smart. Wierzę. Nie. Nie. Wierzę. Wierzę. Nie. Wierzę nie! Dobry wieczór, mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. To jest audycja Wierzenie, czyli audycja, która podejmuje temat wiary. Dzisiaj, jak mogliście przeczytać na stronie naszego radia i na Facebooku, będziemy rozmawiać z Wojciechem Orłem z Kościoła Miłości i Mocy Jezusa, który jest w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Zanim będziemy rozmawiać, to oczywiście musicie jeszcze się dowiedzieć, że realizuje nas Jędrek Motyka, jedna z pierwszych jego audycji realizowanych pod okiem Miłosza Derszko. To nasi dzisiaj też wybrańcy muzyki. Oni wybierali, więc to, co będziecie słyszeć, jest troszkę dedykacją od nich. No a w studiu, jak już powiedziałam, Wojciech Orzeł, czyli pastor Kościoła Miłości i Mocy Jezusa. Na stronie Kościoła możemy przeczytać, że uwielbiamy Boga, uwalniamy od demonów, wyprowadzamy z chorób. To jest takie krótkie wprowadzenie, ale chcielibyśmy bardziej poznać Wasz Kościół. Kim jesteście? Kogo? Jaką wspólnotę tworzycie? Myślę, że najlepiej się określimy, jeśli powiemy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami w znaczeniu należymy do Chrystusa. Większość z ludzi, którzy są w naszej społeczności, to są ludzie, którzy jeszcze 5 lat temu byli daleko od Pana Boga albo byli gdzieś blisko, ale zupełnie niezwiązani z naszymi klimatami, jak to się mówi. Czyli byli dalecy od wypędzania demonów, od egzorcyzmów, byli dalecy od uzdrawiania, od cudów, po prostu cudów, które Bóg w tej chwili obficie na nas wylewa. Niektórzy byli mnichami, niektórzy byli ateistami, niektórzy z ludzi byli w psychiatryku, a jeszcze inni byli po prostu dobrze prosperującymi biznesmenami. A jak do Was trafiają? Bo aż po takim wstępie ciśnie się takie pytanie. Jak trafiają? Jak Was znajdują? Część z nas znajduje przez stronę internetową. Prowadzimy kanał na YouTubie. Nazywa się kierunekjezus.pl. Strony mamy kierunekjezus.pl. Przez fanpage'a również na Facebooku do nas trafiają. Ludzie, którzy zadają pytania cuda, wyjście z depresji, wyjście z alergii, uzdrowienie z raka. To są takie hasła, przez które do nas ludzie trafiają. Część z ludzi trafia przez znajomych, czyli ktoś dostał jakiegoś cudu w swoim życiu. Podam przykład. Mieliśmy kiedyś taką parę, którzy po prostu ze sobą się nie dogadywali i mieli z tym bardzo duży problem, ponieważ się ze sobą nie dogadywali. I kiedy się modliliśmy o nich, oni zostali z tego uwolnieni, właściwie z tej kłótni z dnia na dzień. Dla nich to było na tyle fascynujące, że przyprowadzili do nas swoją koleżankę. Ta koleżanka miała problem znowu osobowościowy. To znaczy raz, że leczyła się po prostu u psychiatrów, brała leki z tym związane, miała problemy ze swoją seksualnością i kiedy przyszła do nas, była jakby totalnie na anty do wszystkiego, co się wiąże z Bogiem. Ale ze względu na tą koleżankę po prostu dała się przyprowadzić. No i na pierwszym spotkaniu była bardzo sceptyczna, przyszła jednak za tydzień i za tydzień powiedziała, że tak naprawdę miała maskę na sobie, czyli to jej takie odrzucenie nas, takie patrzenie na nas z góry, to, że było takie troszeczkę wymyślone. No i myśmy się o nią modlili, no i tydzień później ona przyszła i powiedziała, że nie ma tych problemów, które miała, że jej seksualność jest z powrotem hetero i tak dalej, i tak dalej. Także różne tego typu historie się zdarzają. To pewnie o uzdrowieniach jeszcze nie jedno zdanie się pojawi, ale też bym chciała, żebyś opowiedział o tym, jak określacie swój kościół, bo jedną z rzeczy, które
no, mnie się rzuciła w oczy, czytając waszą stronę, to to, że się określacie, że nie jesteście religią, że nie chcecie być traktowani, rozumiem, jako instytucja i jako coś takiego, no, co się zatrzymało w rozwoju. Co się zatrzymało w rozwoju. Bardzo dobrze to określiłaś. Bo rzeczywiście religia w większości z nas kojarzy się z pustą formą, czyli z zachowaniem pewnego rodzaju liturgii, tak to nazwijmy, albo wręcz słownictwa jedynie, albo jakichś gestów, za którymi nie idzie treść. Czyli taki trochę teatr. Troszkę teatr, dokładnie. Nam się kojarzy religia właśnie z czymś takim jak teatr. 2 lata temu, kiedy stwierdziliśmy, że chcemy założyć wspólnotę, taką po prostu, że zaczniemy się, że sformalizujemy się, wynajmiemy coś, zaczniemy się spotykać nie w domu, a gdzieś, to rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy, abyśmy byli taką wspólnotą, która się rozpadnie natychmiast, gdy zabraknie Ducha Świętego i Jego obecności. Czyli nie chcemy tworzyć struktur, które przetrwają ewentualne wycofanie się Boga z życia ludzi, którzy tworzą tą wspólnotę. Dlatego też jakby wynajmujemy budynek w szkole. Ja jako pastor nie ubieram żadnych tam koloratek i tak dalej. Na ulicy wyglądam normalnie. Żyję z tego, że prowadzę firmę i podobnie koledzy ze wspólnoty, nie tytułuję ich jakoś tam w sposób, nie wiem, jaki diakonie, wikariuszu, wielebny, bracie, siostro, czy coś takiego. No tylko to są po prostu ludzie po imieniu. Do mnie też ludzie mówią po imieniu. Nie chcemy, żeby stracić jakąś świeżość z tego. Tą świeżość, którą zyskaliśmy po prostu, którą mamy od Boga i która powoduje, że my też jakby cały czas jesteśmy otwarci na zmiany. To jest wielka trudność dla wielu ludzi, żeby zaakceptować zmiany, nawet dla młodych. I też przyjęcie tego, że jesteście cały czas otwarci, czyli nie będzie takiego etapu, że się do czegoś przyzwyczailiśmy, już tak będzie zawsze. Tak, dokładnie. Jesteśmy cały czas w trakcie zmian. W tej chwili jakby zmieniamy styl spotkań, więcej chcemy przenieść rzeczy do domu, bo jest nas trochę za dużo, żeby był ten taki, żeby były te serdeczne relacje, więc potworzyliśmy grupy, które będą spotykać się w domach. No, wychodzimy z różnego rodzaju inicjatywami, które chcemy, aby były świeże. Właściwie powiem tak zupełnie szczerze. Pytamy Ducha Świętego, co mamy robić w modlitwie. Słyszymy Jego głos. Ten Jego głos brzmi jak nasze myśli, tylko że po pewnym czasie człowiek jest w stanie wyfiltrować, które te myśli są swoje, a które przychodzą od Boga. Są to inspiracje, czyli objawienia, albo w języku psychologii nazywa się to olśnienie. To są rzeczy, które człowiek dostaje jak Mendelejew tablicę, tak? Czyli że mu się objawiła, że to tak powinno wyglądać. No i my podobnie dużo rzeczy odbieramy od Ducha Świętego, co mamy robić. Mówisz, że jesteście chrześcijanami, no i to jest pojęcie bardzo szerokie w jakimś tam stopniu. Myślę, że dla większości osób już jest to jasne, że niewiele was łączy z Kościołem katolickim, ale jakbyście się mieli gdzieś usytuować, to gdzie wam bliżej? Czy wam to w ogóle potrzebne, jakby w ogóle sytuowanie się gdziekolwiek? Nam to o tyle potrzebne jest, żeby ludzie nas mogli z czymś kojarzyć, prawda? No, określilibyśmy siebie jako grupę charyzmatyków, czyli gdyby podszedł naukowiec do nas w jakiś sposób, tak, osoba, która zajmuje się ruchami czy religiami, to pewnie określiłby nas jako charyzmatyczną grupę, albo grupę zielonoświątkową, albo grupę ewangeliczną, nie ewangelicką, tylko ewangeliczną. A jakbyś wytłumaczył właśnie, co to znaczy, że jesteście charyzmatyczni i ewangeliczni, a nie... To chodzi o to, że my uważamy, że Kościół powstał w momencie, kiedy na ludzi zstąpił Duch Święty.
Jest to opisane w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, czyli chodzi o dzień Pięćdziesiątnicy, tak zwanej 50 dni po Wielkanocy. Jezus zapowiedział uczniom swoim, że dostaną moc z wysokości, a do czasu, póki nie dostaną tej mocy, to że mają siedzieć w domu. Tak było. I widzimy bardzo dobrze to po postawie Piotra, tego apostoła, który jest uważany za lidera tych apostołów, bo był jakby najbardziej gorliwy. I on zapiera się Jezusa. Zanim kogut dwakroć zapieje, ty trzykroć się mnie zaprzesz. Tak powiedział o nim Jezus. I on się rzeczywiście zapiera, po czym płacze i czuje się przegranym i tchórzem. Mija 50 dni. I ten sam człowiek, pośród tych samych ludzi, których się bał wcześniej, w biały dzień dostaje Ducha Świętego i do 3000 ludzi głosi, że oni zabili Mesjasza. Ten sam człowiek, 50 dni różnicy. Ten sam Piotr, 50 dni różnicy. No nie tylko dni. Właśnie chodzi o to, że on dostał Ducha Świętego, dostał tą moc z wysokości, którą obiecał Jezus. I to ta moc z wysokości, to ona powoduje tą różnicę. Stąd mówi się charyzmatyzm. Charyzmo to znaczy być obdarowanym, czy mieć dar od Ducha Świętego. I stąd po prostu nazywa się tą grupę charyzmatykami. To jest nowe dość pojęcie. To dotyczy chrześcijan, którzy wierzą tak jak... Wiem, że użyję teraz nieznanych słów dla większości słuchaczy. Na przykład waldensi przed Lutrem, tak? Jest kościół waldensów na przykład we Włoszech, w Weronie, tam gdzie Romeo i Julia byli. Widziałam kościół waldensów, czyli kościół, który powstał gdzieś w XIII wieku. Piotr Waldo to był człowiek, który tłumaczył na język lokalny Pismo Święte. Był Wycliffe, który przed Lutrem tłumaczył Pismo Święte, po czym został bardzo źle potraktowany. To byli ludzie, którzy przeżywali podobne rzeczy do mnie i one przez wieki cały czas były tym kościołem, który jest taki nierejestrowany, który jest gdzieś tam na boku i różnie ich nazywają. Przy czym o ile kiedyś, powiedzmy, ruchy zielonoświątkowe to były kojarzone już typowo właśnie z tym, co my teraz robimy, czyli z wypędzaniem demonów, działaniem w mocy Ducha Świętego, teraz w tej chwili mamy sporo takich kościołów zielonoświątkowych. W Polsce nie. Na Zachodzie to jest, wiadomo, że dominująca grupa religijna. W tej chwili uważa się, że około 500 000 000 chrześcijan to są chrześcijanie typu zielonoświątkowego czy typu charyzmatycznego na świecie. W Polsce jest to wciąż niszowa grupa ludzi. Więc ci zielonoświątkowcy kiedyś też byli, działali tak jak my, ale jeżeli dzisiaj pójdziemy do tradycyjnego zboru, gdzie już są, bym powiedział, no wnukowie Pana Boga, a nie dzieci Pana Boga, to tam często mamy do czynienia z pewnego rodzaju właśnie religią, a nie z żywym odbiorem Ducha Świętego. No. To jeszcze przed utworem chciałabym poprosić, żebyś powiedział, jakie w naszym kraju najłatwiej powiedzieć sakramenty was charakteryzują, które elementy kontynuujecie, realizujecie? Odpowiem dla dwóch grup, dobrze? Najpierw odpowiem dla tej grupy, która jest wykształcona i wie, co to znaczy sakrament. Czyli sakrament to jest taka rzecz, którą trzeba przejść, żeby później doznać łaski wejścia do nieba. Więc dla tej grupy, która tak pojmuje sakrament, to powiem, że u nas sakramentem jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć, zmartwychwstanie i w Jego moc, a następnie narodzenie się z wysokości. Czyli człowiek z natury, gdy się rodzi, ma ducha, który jest martwy z powodu grzechu, tak mówi o tym Pismo Święte, duszę, która jest życiem ludzkim i ciało. I duch musi być urodzony na nowo z wysokości. Duch zajmuje się decydowaniem. Prawo, lewo, prosto, dobrze, źle i tak dalej. I
ten drugi sakrament to jest to jakby urodzenie z wysokości. To dla tych osób, które znają sakrament. A jeśli chodzi o te rzeczy, które powszechnie się uważa za sakrament, że właściwie no nie wiadomo, co to dokładnie znaczy, ale że to chodzi o to, tak się, że się bierze komunię, jest namaszczenie chorych, jest i tak jest, coś takiego, czyli dla większości, my chrzest mamy oczywiście w wieku dorosłym, świadomym, czyli na przykład ja mam trójkę dzieci, dwójka ten chrzest wzięła, bo chciała i prosiła o to. Najmłodszy, który ma 6 lat, nie prosił, więc nie ma tego. Musi to być połączone ze zrozumieniem, że się przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czyli mówimy, chrzest jest przyjęciem Zbawiciela ciałem, bo jest duszą. Duszą przyjmujemy Zbawiciela w ten sposób, że wierzymy, że mówimy, że wyrażamy: Jezu, chcę, żebyś był moim Zbawicielem. Duchem przez to, że dostajemy Ducha Świętego, czyli to, co widzieliśmy w przypadku Piotra, o czym mówiłem tutaj w przypadku Piotra, o czym słyszeliśmy, a ciałem właśnie przez zanurzenie w wodzie. Więc to jest tego typu powiedzmy sakrament. No i drugi to oczywiście to, o czym Jezus mówił, żeby przyjmować Jego ciało i krew, czyli wieczerza pańska, przy czym u nas jest to ciało i krew w rzeczywistości. Posikułujemy się tu wersetem takim, że Jezus powiedział, że należy mieć udział w moim ciele i w krwi, a więc nie tylko ciało. I mamy to w ten sposób. Jest to inaczej niż wiem też w Kościele katolickim, bo badałem ten temat w Kościele katolickim, kiedy właśnie około XV wieku ludzie zaczęli przyjmować tą wieczerzę pod dwoma postaciami, zapadła decyzja, żeby ludzi, którzy nie są stanu kapłańskiego, a tak biorą to, przyjmują tą wieczerzę, żeby wykluczyć z Kościoła katolickiego. No my w tej chwili, bez względu na to, czy człowiek jest jakby po poście, czy przed chrztem, po prostu pozwalamy mu na to, żeby uczestniczył z nami w tym. Okay. No to teraz myślę, że chyba każdy ma już jakiś obraz waszego kościoła i wie, w jaki, z czym was łączyć, więc zostawimy was z muzyką od naszych dzisiejszych realizatorów, żebyście przetrawili, bo to sporo informacji, myślę, teraz się pojawiło, a potem porozmawiamy dalej też trochę o tym, jak powstawał kościół, i będzie utwór Touching the Sky, Kai Klas. Posłuchajmy od Jędrka Motyki. Bohaterem naszej dzisiejszej audycji jest Kościół Miłości i Mocy Jezusa, który poznajemy dzięki pastorowi Wojciechowi Orłowi, który jest w naszym studiu. Już wiele wiemy o Kościele. Wiadomo, że w tak krótkim czasie nie znamy całości, ale myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby odwiedzić was, jeśli kogoś zainteresowało to wszystko, co powiedziałeś. No ale trochę mnie ciekawi też ten wątek w ogóle tworzenia nowego kościoła. W kontekście kraju, w którym żyjemy, no to jak ktoś słyszy, że ktoś zakłada nowy kościół, to dla niektórych może być szok. Bo raczej się u nas buduje kościoły nowe parafie, a nie zakłada. Więc w ogóle jak to wygląda i jaka jest twoja historia? Jakby, jak to jest, że człowiek dochodzi do takiego momentu, że stwierdza, poświęcę kawał swojego życia na to, żeby prowadzić jakąś wspólnotę? W moim przypadku to zaczęło się, gdy byłem na pierwszym roku studiów. Miałem kolegę, który był wierzący inaczej niż większość ludzi. Był po prostu protestantem, a ja byłem takim głęboko wątpiącym katolikiem, tak bym mógł siebie określić. Byłem głęboko wątpiącym katolikiem, uważałem siebie za ateistę. I on mnie zaciągnął, zgodziłem się, żeby pójść do niego do kościoła, i kiedy człowiek tam mówił kazanie, to opierał się o Pismo Święte. I ponieważ on opierał się o Pismo Święte, to ja stwierdziłem, że ja też
muszę je w jakiś sposób przeczytać. W końcu jestem katolikiem, to muszę jakoś przeczytać to Pismo Święte. I zacząłem je czytać i po kilku minutach stwierdziłem, że jest za nudne, nie dam rady przez to przebrnąć, to nie jest dla mnie lektura. Jak ja komuś powiem w ogóle, że ja nie przeczytałem Pisma Świętego, wstyd mi było niesamowicie. Ale myślę sobie, może zacznę czytać tą książkę, jakby to był podręcznik, jakby tam coś prawdy może trochę było w tym. I mniej więcej po kilkunastu sekundach zacząłem czytać to jak najlepszą powieść. Ewangelię czytałem to jak najlepszą powieść, stwierdziłem, że to ma sens i po prostu zacząłem siebie szczypać w tym momencie. Zacząłem siebie szczypać i myślę sobie, ops, Wojtek, miałem akurat taki okres kilkudziesięciu dni picia non-stop, więc myślałem, że może to są jakieś skutki uboczne tego wszystkiego. I dlatego się właśnie szczypałem, bo nie byłem pewny, czy ja śpię, czy mam jakąś senkę, czy co. I po prostu okazało się, że nic z tych rzeczy. Więc padłem na kolanach i zacząłem prosić Jezusa, żeby nigdy w Niego nie przestać wierzyć. No i po jakimś czasie zacząłem czytać w ogóle Pismo Święte jak szalony. Przestałem chodzić na zajęcia. Nie polecam. Ale przestałem chodzić na zajęcia i od rana do wieczora czytałem Pismo Święte. Moi kumple oczywiście z pokoju myśleli, że ześwirowałem. Na szczęście jeszcze byłem całkiem normalny, bo wciąż chodziłem z nimi na wódkę i paliłem papierosy, więc wszystko w miarę wyglądało ok. Ale jakby coś się we mnie zaczęło zmieniać. I po kilku miesiącach stwierdziłem, że chcę poważniej to zrobić. Minęły lata. Zrobiłem karierę w branży motoryzacyjnej. Zostałem szefem działu konstrukcji, ale cały czas mi czegoś brakowało. Ożeniłem się, mam trójkę dzieci i cały czas byłem blisko Boga. Cały czas byłem blisko Boga, mniej więcej 5 lat temu zaprosiłem człowieka, który był mordercą i gangsterem tutaj do Krakowa, żeby mówił do młodzieży o narkotykach. Był mafiozą, dealował, a teraz jest pastorem. I poprosiłem go, żeby się o mnie pomodlił, bo ja mam alergię. On do mnie powiedział, ja mówię, że mam chorobę. Jestem chory, mam alergię. On mówi, to nie jest, mówi do mnie demon, to nie jest choroba, tylko mówi, to jest demon. Ja mówię, jak? Mówię, wierzący jestem tyle lat. Mam żonę jedną, 20 lat mam tą żonę, nigdy jej nie zdradziłem, nie miałem żadnego romansu. Jak dawałem korepetycje, to płaciłem podatki od tego. Jak wynajmowałem mieszkanie, to płaciłem podatki od tego. No jaki demon w ogóle mógł się do mnie przydać? No ja wiem, jestem grzeczny tam w środku, każdy ma jakieś myśli i tak dalej, ale no nikogo nie skrzywdziłem, nie wiem, nie przejechałem zwierzęcia nawet na ulicy, nie? No więc, ale mówię tak do niego, męczyła mnie ta alergia, mówię. Demon, nie demon, mówię, módl się. I myślę sobie, zacznij się o mnie modlić, będą egzorcyzmy, jak Emily Rose, padnę na ziemię i, nie wiem, będę wierzgał, krzyczał, pluł, czy coś, nie? Ale on się pomodlił, nie wiem, 20 sekund, może 30 sekund, mówi, możesz jeść. Ja mówię, co mogę jeść? On mówi, na co miałeś alergię? Ja mówię, no największe to na jabłka. Mówię, nie? Jabłka, leszczyna, seler, marchewka, wziewy różnego rodzaju, pyłki, niepyłki i tak dalej. No, brałem jakieś wcześniej zastrzyki przeciwko temu, ale przerwałem 5 lat wcześniej, bo nie działało na mnie po prostu, tylko pogłębiało się. Miałem już astmę w tym momencie, jak się on o mnie modlił. A mówię, dobra, mówię. I wziąłem to jabłko, nadgryzłem, w domu były zawsze, moja żona bardzo i dzieci lubią, więc ugryzłem to lekko jabłko i czekam, aż mnie zacznie dusić, prawda? Leki są pod ręką, więc zacznę zaraz sobie tutaj psiukać inhalacje jakieś, wezmę i mi przejdzie, nie? Myślę sobie, po tym lekkim ugryzieniu nie połknąłem ani kawałka, tylko nadgryzłem. Ale czuję, że nic nie czuję. Myślę sobie, nie ma swędzenia, nie ma pieczenia oczu, nie ma łzawienia. Nie ma kataru, myślę sobie. Okej, mówię. I wtedy sobie myślałem coś takiego. Mówię, Boże, mówię, albo to jest prawda, albo ja się do Ciebie wybieram. I zjadłem wszystkie jabłka, jakie w domu były. Jedno od drugiego. I myślę sobie, i czekam. I nic. Znaczy żyję. Nic to znaczy żyję. Nie mam wstrząsu analifaktycznego, jak to się nazywa. Czyli nie wybieram się na tamten świat. Moja żona przychodzi. Z moją żoną był większy problem niż ze mną. Moja żona miała 18 lat depresję. Kiedy była studentką, koniecznie chciała wyjechać na misję
do biednego kraju. I uczelnia się zgodziła pod warunkiem, że zrobi 2 lata w 1 rok. No więc ona zawzięła się, weszła, poszła na ITS i zrobiła dwa lata w 1 rok, tylko że ją to kosztowało zdrowie, wpadła w depresję. Kiedy się pobraliśmy, ona była już w depresji, miała często myśli samobójcze. Ja mówię, a z depresją sobie poradzisz, mówię do niego. A on mówi, no nie ja, tylko Jezus. Ja mówię, no dobra, mówię, no to tutaj jest. Pomodlił się. Następnego dnia moja żona wstaje i od rana śpiewa Alleluja i Wesołaś. Mówi, nie wiem, co się ze mną dzieje. Mówi, strach przepadł. I po prostu przepadła tak zwana nieuleczalna choroba u mnie i nieuleczalna choroba u mojej żony. Potem sami ten człowiek nas zachęcił, żebyśmy modlili się o innych i w ten sposób zauważyliśmy, że Bóg również działa przez nas i uzdrawia ludzi przez nas. Tak jak mówię, 6 lat temu było. Najpierw praktykowałam to pośród znajomych, w biurze również, więc ludzie wiedzieli, w pracy już wszyscy wiedzieli, że jest taki zwariowany jeden człowiek, który tam nie mów mu, że jesteś chory, bo stanie pośród wszystkich ludzi, nawet na stołówce i po prostu zacznie się o ciebie modlić. Ale kilku osobom pomogłem w ten sposób, że Pan Jezus pomógł przeze mnie. Ale ja po prostu wiedziałam, że chcę czegoś więcej. No i rok temu dałem wypowiedzenie i stwierdziłem, że mocniej się zaangażuję jeszcze w to, w tych ludzi, którzy zostali uzdrowieni i przez to wokół nas się zebrali. I zastanawialiśmy się, co dalej zrobić. I stwierdziliśmy, że musimy coś wynająć, a w Polsce, żeby coś wynająć, to trzeba mieć osobowość prawną. Więc tak się zakłada Kościół, że zdobywa się osobowość prawną, czyli NIP obowiązkowy do płacenia podatków, REGON, prawda, czyli rejestracja działalności gospodarczej. Nie wiem, czemu akurat Kościół jest tak traktowany, ale jest. No cóż, i zdobyliśmy NIP, zdobyliśmy REGON, wpisaliśmy się gdzie trzeba, jest ustawa, no i według tej ustawy Kościół może zrobić to i to. Oczywiście gdyby, że tak powiem, gdyby państwo nie miało takich wymogów, no to wtedy byśmy powiedzieli, że ten Kościół został założony gdzieś 3 lata temu, kiedy myśmy się po prostu zaczęli spotykać w domu. No, tak się zakłada Kościół. Jezus go zakłada, a człowiek musi nie przeszkadzać. To muszę zapytać, bo jak powiedziałeś o tym uzdrawianiu, to właśnie, czy nie ma takiego problemu człowiek na początku, żeby się przełamać, właśnie jakby pokonać taki swój wewnętrzny wstyd, żeby podejść do kogoś i powiedzieć, to ja się za ciebie pomodlę o uzdrowienie? Jest coś takiego? A jak myślisz? Oczywiście, że jest. Wiesz, jaki to jest problem? Jak do ludzi mówisz, jak się o ludzi, w ogóle ja pamiętam, jak i o mnie, jak się ktoś o mnie modlił, to wiesz, to ja myślę sobie, co inni ludzie myślą na mój temat. Raz, człowiek chyba wierzy jakiejś szarlatanerii. To pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy. No to naiwniak. No w ogóle to co ty chcesz od tego człowieka? Przecież to tylko zwykły człowiek jest. No to ty w bioenergoterapeutów wierzysz, nie? To tak, wiesz, ten racjonalny człowiek się gdzieś tam odzywa. I tak dalej. Tak, jest cała masa barier, które musi przejść człowiek. A jaka jest na to recepta? Receptę podał Pan Jezus. Jezus podał taką receptę. Stań się jak dziecko. Jeśli coś chcesz przyjąć ode mnie, to musisz stać się jak dziecko. Dziecko jest dziecko i dziecko oczywiście. Są takie dzieci, że są stare dzieci. Stare dzieci, tak? Stare dzieci to są takie, które mają 5 lat, ale uważają, że wszystko wiedzą, prawda? Więc to są stare dzieci. Ale Jezus tutaj mówił o innych dzieciach. O dzieciach takich, które się pytają. I które poznają, chcą przeżyć coś. Jak mój synek miał 3 lata, to bardzo lubił rzeczy sprawdzać. I on tak bardzo lubił sprawdzać, że na przykład jak spotkał jakiegoś ślimaka, to musiał go spróbować, prawda? On musiał go spróbować rękami, żeby sprawdzić, co z nim jeść, wyciaplał się nim, a później jeszcze jaki ma smak, prawda? I zapach. Więc zawsze miał umorsoną twarz, jeżeli gdzieś nieopatrznie go zostawiliśmy z tymi pomarańczywymi ślimakami na polu, prawda? Takie jest dziecko. Takie jest dziecko. Apostoł Paweł mówi coś takiego. Wszystkiego doświadczajcie, a co dobre, tego się trzymajcie. Tylko, że ja jako rodzic to wolę, żeby moje dzieci wszystkiego nie doświadczały. I tak właśnie uczę moje dzieci. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj.
prawda? Tak by się chciało, żeby dzieci ustrzec od różnego rodzaju rzeczy. I tak samo nas uczą rodzice. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. A tymczasem Pismo Święte mówi, bądź jak dziecko i wszystkiego doświadczaj, co dobre, tego się trzymaj. A co złe, oczywiście odrzucaj. Nie mówię, żeby próbować śmierci. Nie mówię, żeby próbować rzeczy, które do śmierci prowadzą, tak? Czyli, nie wiem, narkotyków, czy jakichś niebezpiecznych zachowań i tak dalej, bo to po prostu jest objawem nie tyle chęci eksplorowania, chęci sprawdzania, chęci poznania, to jest po prostu objawem głupoty. Więc nie zachęcam do objawów głupoty, tylko zachęcam do sprawdzania świata, do sprawdzania tego, czy to działa, czy nie. Bądź przynajmniej tak jak Tomasz, mówię do ludzi, ten apostoł Tomasz, tak? Ten apostoł, który jak pojawił się Jezus, mówi, muszę dotknąć, żeby sprawdzić. Podoba mi się jego inżynierskie podejście, sam jestem inżynierem, myślę sobie najfajniejszym, no mój, to ja go rozumiem. A trzeba dotknąć, tak? Tylko, że jak on dotknął, to był pierwszym apostołem, który rozpoznał w Jezusie Pana i Boga. Bo przed nim mówili, Syn Boży, Piotr poznał w nim Syna Bożego, ale nie poznał w nim Boga i Pana. Więc ten, gdy tylko dotknął, gdy sprawdził, mówi sobie, a, logiczna rzecz, to jest Pan i Bóg, czyli wszystko, co mówił, to jest prawda, więc ja to biorę. I później tradycja mówi o tym apostole Tomaszu, że on zewangelizował cały dzisiejszy Irak, Iran, Pakistan, pół Afganistanu i północne Indie. Więc to był naprawdę ktoś. Nie mówmy o nim, że to był jakiś tam wątpiący, niewierny i tak dalej, i tak dalej. To był po prostu ten, który sprawdzał. Inżynier Tomasz, można mu do niego mówić. Pierwszy inżynier, tak. W ogóle dzisiaj spotkaliśmy się przez to, że zorganizowaliście festiwal chwały i uzdrowienia na rynku głównym. Tak. Bo przez to o was usłyszałam i się dowiedziałam. I pomyślałam, że warto o takim wydarzeniu powiedzieć właśnie w naszym radiu. O co chodziło, co to za wydarzenie? Jakiś czas temu zapisałem się, co było związane z moją firmą, na wykłady u takiego człowieka, nazywa się John Maxwell. Ci ludzie, którzy zajmują się przywództwem, świetnie znają to nazwisko. To jest niekwestionowana numer jeden pod tym względem na świecie. Jest też pastorem. I zapisałem się do niego na wykłady na Florydę do Orlando. I kupiłem bilet i stwierdziłem, że tam lecę. I mniej więcej 3 tygodnie przed wylotem skontaktował się ze mną pewien aktor, który gra Jezusa. On gra Jezusa w największej na świecie telewizji chrześcijańskiej. I on mówi, że dostał wizję od Boga. Ja mówię, jaka to wizja? On mówi, na rynku głównym w Krakowie będziemy wielbić Jezusa. Ja mówię, pięknie mówisz, z tą wizją chodzimy od kilku lat. Potrzebowaliśmy jakiegoś stymulatora. To co robimy? On mówi, robimy. I mieliśmy na zorganizowanie 4 tygodnie. I zorganizowaliśmy. Zaprosiliśmy jego. Zaprosiliśmy takiego kalidę. On się nazywa Michael Job. Poprawnie Michael Job, dlatego, że pochodzi z Polski. Wszyscy jego 4 dziadkowie pochodzą z Polski, czy 2 babcie i 2 dziadków z Krakowa i z Warszawy. I on w zeszłym roku głosił do 1 700 000 ludzi na żywo w Nigerii. Khalid Shaheen, on głosił do około 700 000 ludzi w Pakistanie na żywo. I myśmy stwierdzili, że chcemy takie gwiazdy u nas, żeby mówiły do nas. Wiemy, że u nas troszeczkę jest trudniej ludziom uwierzyć w cuda i znaki niż muzułmanom albo ludziom, którzy są, mówiąc naszym językiem, animalistami czy paganami, prawda, w Nigerii. I dlatego spodziewaliśmy się o wiele mniejszego odzewu niż w ich przypadku. Oczywiście tak nastąpiło. Ale i tak mieliśmy 100 uzdrowień, ponad 100 uzdrowień. Na przykład jeden człowiek do mnie podchodzi i mówi, proszę pana, ale ja jestem ateistą. Macha nogą na prawo i lewo, podnosi do góry, mówi, ale ja jestem ateistą. Ja przyszedłem tu ku sztyka, ja miałem strzaskane kolano, żona mi świadkiem. Ja wiem, że ja jestem wcięty, wie pan, bo był lekko wcięty, nie? Ale to naprawdę, niech pan mi uwierzy. Ja mówię, ja panu wierzę, ale czy pan wierzy? Jego żona była uzdrowiona z głuchoty, miała głuche jedno ucho.
I jedna dziewczyna przyszła z wyrwanym barkiem, bezdomna była, z wyrwanym barkiem i ze złamanym ramieniem. I też została przez Boga uzdrowiona w ciągu 20 sekund, po prostu to zostało, po prostu została uzdrowiona i ona mówi, co ja mam teraz mówić, ja mówię, teraz powiedz komuś innemu, że tutaj jest, że to na ciebie przyszło. A ona mówi, naprawdę mogę? Ja mówię, pewnie, że możesz, powiedz, komu? Ja mówię, tu jest taka para, mówi, też przed chwilą podnosiła rękę, że coś, z czegoś została uzdrowiona i tam jeden, drugiemu się zaczęli wymieniać informacjami, z czego kto został uzdrowiony, około 100 ludzi zostało uzdrowionych, między innymi tak. Człowiek z jąkania można znaleźć u nas na stronie internetowej kierunekjezus.pl, cuda i świadectwa, tam po prostu nagranie było, człowiek od urodzenia, czy odkąd pamięta, jąkał się, no i przestał się jąkać w trakcie tego festiwalu. Jezus go po prostu uzdrowił. Także stwierdziliśmy, że zrobimy trochę zadymy w centrum koło Adasia Mickiewicza. On taki biedny, sztywny tam stoi. Trzeba było go troszkę rozruszać. To tylko już ostatnie pytanie, zanim posłuchamy kolejnego utworu. Bo jak to jest jakby z twojej perspektywy, z perspektywy Kościoła, czy warto w ogóle organizować takie wydarzenia w przestrzeni publicznej? No bo jest taki zawsze problem i w ogóle jaki jest ten odbiór? U nas jest teraz gorący temat, ile Kościoła w przestrzeni publicznej, w ogóle jakiejkolwiek religii, że to część osób uważa, że to powinno być wszystko rozdzielone, każdy sobie w domu i tak dalej. I no jak to jest z waszej perspektywy, jak też zostało to przyjęte, to wydarzenie, bo to było dwa dni, dobrze pamiętam, bo to były całe pełne dwa dni. No, każdy, kto był na rynku wtedy, no, musiał was usłyszeć, tak, bo nie było innej możliwości, więc myślę, że cztery dni, właśnie tak mi się wydawało, że to dość spore wydarzenie było, wyzwanie w ogóle zorganizowania takiego festiwalu. No w jakimś, ja miałam takie odczucie, że jest was pełno. Było sporo osób rzeczywiście organizujących to wydarzenie, wiele osób się w to zaangażowało i to byli ludzie, którzy kilka, tak jak mówię, lat temu, no byli jak ten Piotr, baliby się cokolwiek powiedzieć, albo wręcz byli przeciwni takim rzeczom. Na pewno jestem w stanie wskazać teraz w pamięci kilka od razu nazwisk ludzi, którzy by nas mocno zwalczali za to, co robimy jeszcze kilka lat temu, a teraz na tym festiwalu byli z nami. Kto nas najbardziej zwalczał? Lekarze. Przychodzili lekarze i mieli do nas duże ale, że po prostu co my tutaj robimy i tak dalej. Ja proponowałam, żeby po prostu popatrzyli, zdiagnozowali, sprawdzili zamiast nas krytykować. Więc to było to. Kto jeszcze? No, chyba mieliśmy kilku religijnych osób, kilka bardzo religijnych osób, które koniecznie chciały, żebyśmy my to robiły w kościele, a nie tutaj tak publicznie. No i mi się przypomniało takie zdarzenie właśnie tam ze Stanów Zjednoczonych, jak poszliśmy z tym Michaelem do dzielnicy slumsów i stanęliśmy przed agencją towarzyską, przez budelem po prostu, i tam przed nim stali właściciele, dwójka właścicieli, mąż i żona, tak się przedstawiali, i ochroniarz. I ten Michael zaczął im mówić o Jezusie, że Jezus tak naprawdę przyszedł na ziemię, żeby świat uratować, a nie żeby sądzić. I co wy powiecie na to, żeby wam Jezus wybaczył wasze grzechy? No i oni na początku tak mówili, że nie bardzo i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyna się odwróciła, poszła, ten facet coraz bardziej się denerwował, bo postraszyliśmy mu klientelę, ale jeden klient przyszedł. Jeden klient przyszedł, mówi, co wy tutaj robicie? O Jezusie mówicie, ja też jestem chrześcijaninem, mówi, ale powiem wam jedną rzecz, mówi, jestem praktykującym chrześcijaninem, ale powiem wam jedną rzecz, was tu nie powinno być, bo to jest miejsce, to miejsce nazywa się Palas. A wy powinniście być w kościele, a nie tutaj. Więc ja wam powiem, że wy, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, to powinniście się ograniczyć do kościoła. I on nas zachęcał do tego, żebyśmy poszli sobie stamtąd, ale Michael niezrażony dalej ciągnął i w tym momencie ten ochroniarz uzbrojony z giwerą przy boku zaczyna płakać po prostu. Zaczyna płakać. I on mówi, że on chce z tego skorzystać, chce, żeby jego grzechy były wybaczone. Więc jak ktoś mówi, że Kościół trzeba zamknąć gdzieś, to tego... No właśnie, to są najczęściej osoby religijne.
tu mieliśmy również przykład na festiwalu takich osób, które próbowały nam przerwać, krzyczały sekta albo szatanie, zamknij się, albo coś takiego. No to tacy ludzie też byli, zawsze się zdarzają. A teraz Fuse, No Matter How You See It od Jędrka. Posłuchajmy. Dowiedzieliśmy się, czym Festiwal Chwały i Uzdrowienia był, który odbył się na Rynku Głównym, a który organizował Kościół Miłości i Mocy Jezusa, o którym głównie dzisiaj rozmawiamy. Myślę, że już sami czujecie po całej prawie godzinie rozmowy, że bardzo ważnym elementem czy rzeczywistością tego kościoła jest uzdrowienie. I teraz prosiłabym o wyjaśnienie, czym dla Was to uzdrowienie jest, bo jest to znowu pojęcie, które bardzo często się pojawia, które słyszymy w kościołach, ale myślę, że mamy różne rzeczy w głowie, kiedy o nim mówimy. No i też to, co mnie zaciekawiło, to też Wasze sformułowanie na stronie, że zapraszamy do odebrania uzdrowienia. I dla mnie to była taka pewna zmiana perspektywy, w sensie w głowie, więc tym bardziej chciałabym, żebyś wyjaśnił, o co w tym wszystkim chodzi, jak wy to pojmujecie. Widzisz, chodzi po prostu tutaj o to, co zrobił Jezus na krzyżu. Tak naprawdę, kiedy wrócimy myślami do historii Adama i Ewy, kiedy oni są w pięknym raju, dobrym, wszystko pachnie, mają świetne owoce, takie, że tam mają bomby witaminowe w każdym z tych owoców i tak dalej, to w pewnym momencie pojawia się tam taka czarna postać, nazywa się szatan i od samego początku do samego końca kłamie. To znaczy najpierw tym ludziom, którzy są podobni do Boga, mówi: zjedzcie z tego owocu, a staniecie się podobni do Boga. Nie wiem, jak to się stało, że Ewa dała się na to zabrać, bo będąc podobna do Boga, chyba lusterka nie miała, jeszcze wtedy nie było wynalezione, więc pewnie nie wiedziała, że jest podobna do Boga. Ale jakoś to jej umknęło, bo stwierdziła, że dobrze być podobnym do Boga. I zjadła ten owoc. I kiedy zjadła ten owoc, to nagle pojawiło się w niej nieposłuszeństwo, jakiś bunt, brak zaufania do tego, co mówił Bóg. A Bóg, który kocha do tej pory ludzi, każdego, ciebie, mnie, kocha każdą osobę, on odczuł to boleśnie, tak jak człowiek, który jest zawiedziony, gdy go zawiedzie miłość po prostu, gdy ktoś zawiedzie jego zaufanie. I jednak nie miał innego wyjścia, jak tylko powiedzieć: to, co jest złem, nie może być blisko mnie. Bo to, co jest buntem, co jest niewłaściwą postawą, co jest brakiem dobra, nie może być tu, gdzie ja jestem, bo ja jestem w niebie, to jest samo dobro. Gdyby ktoś z takim drobnym nawet buntem wszedł do nieba, no to w niebie już nie byłoby idealnie. I niebo przestałoby być idealne. I podobnie jest dzisiaj z każdym człowiekiem. Każdy człowiek popełnił jakiś grzech i tak mówi Pismo Święte, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma świętego ani jednego z uczynków. Każdy ma jakiś tam grzech i z tym grzechem gdyby dostał się do nieba, no to w niebie już nie byłoby idealnie, tak? No i ja bym nie chciał być z tym, z kimś takim w niebie, ktoś by mógł powiedzieć, nie? Kto ma taki grzech? Bo chcę być w niebie idealnym. I Bóg cały czas szukał sposobu na to, żeby człowieka uratować z tej całej sytuacji. I najpierw napisał instrukcję, różnego rodzaju instrukcje. Za czasów Noego napisał taką instrukcję: jak chcesz być uratowany, zaufaj mi i wejdź na arkę. Niektórzy oglądali film Noe i ten obraz jest tam bardzo wykrzywiony. To nie mówi nic na temat Boga i tego, co tam w rzeczywistości było, ale jak się wczyta w Pismo Święte, to okaże się, że był wtedy bardzo rozpowszechniony kanibalizm, czyli ludzie jeden drugiego jedli, że były demony na ziemię zwane gigantami, czyli potomstwo aniołów i ludzi. I to potomstwo jakby do tej pory zostało w postaci duchów. To są nazywane właśnie duchy nieczyste. Ci potomkowie gigantów, potomkowie aniołów i ludzi, czyli nieżywe giganty. One męczą ludzi, to one wstępują do ludzi i mają do tego prawo ze względu na to, że człowiek jest oddzielony od dobra, jest oddzielony od Boga. I Bóg stwierdził: ja tego tak nie zostawię. Nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego, więc muszę wziąć tą rolę na siebie. Sam stanę się człowiekiem sprawiedliwym.
I tak właśnie pojawił się na ziemi Jezus. Wybrał sobie kobietę, w której stwierdził, że się zrodzi, stworzy. Mógł stworzyć najpierw człowieka, co dla niego za problem, dodać Y do tego, czy jakiś kolejny łańcuszek genetyczny. I po prostu zrobił w tej kobiecie zarodek, z którego się później urodził jako Jezus Chrystus. I żył sprawiedliwym życiem. I teraz proszę zobaczyć, czym jest w ogóle Ewangelia. Ewangelia, czyli dobra nowina. Jak się czyta w Nowym Testamencie, to Ewangelia i dobra nowina była zanim Jezus w ogóle umarł. To znaczy, że Jezus mówi, że dobra nowina polega na tym, że oto przyszedłem i czasy panowania diabła się skończyły. Na czym to polega? Na tym, co słyszymy w modlitwie Ojcze Nasz. Niech będzie wola Twoja, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Jak tam wysoko w niebie, tak samo tu nisko na ziemi. Krótko mówiąc, tu na ziemi nie ma woli Boga, tylko jest wola człowieka, który jest panem tej ziemi, i diabła, który został drugim panem, bo człowiek go takim uczynił, panem uczynił. Więc Jezus przychodzi i mówi, oto nadchodzi wola Boga, wola tego, który jest dobry. Już to, ten skutek waszego odejścia od grzechu, czyli śmierć, choroby, nieszczęścia, przekleństwa, po prostu nie mają prawa w tobie, człowieku, być. Bo ja przychodzę, nadchodzi Królestwo Boga i człowieku zapłacę za każdy twój jeden grzech. Jeśli się na to zgodzisz, to każdy twój mandat jest przeze mnie zapłacony. Jeśli się na to zgodzisz, to każda twoja kara jest przeze mnie zapłacona. Jeśli się na to zgodzisz, to każdy twój błąd jest przeze mnie zapłacony. Każda kara za każdy twój grzeszek jest przeze mnie zapłacona. A więc diabeł nie ma prawa ciebie męczyć. I stąd uzdrowienie jest. Bo choroby i troski i trudy są wynikiem wyjścia z raju, porzucenia Boga. I Jezus, kiedy przyszedł, powiedział, ja chcę, żeby ludzie wrócili do swojej starej szczęśliwości, do czego zostali stworzeni. Ludzie zostali stworzeni do wiecznego życia, do miłości, do Boga, do odbierania miłości od Boga, do miłości do ludzi i odbierania miłości od ludzi i do spełniania powołania, czyli czegoś takiego, co się w człowieku pojawia, gdy występuje na niego Duch Święty, że nagle człowiek ma power, jak to się mówi. Na przykład do tego, żeby przez niego, przez jego ręce działy się znaki, cuda, uzdrowienia i tak dalej. Więc tak, jest uzdrowienie ważne, bo niweczy to, co robi diabeł. Diabeł przyszedł po to, żeby kraść, zażynać, wytracać, niszczyć, kłamać, ludzi robić nieszczęśliwymi, a zdrowie jest szczęściem. Więc my stwierdzamy, że chcemy dać to, co Bóg chce dać ludziom. Dlatego jest to istotne. Nie jest to jedyne, ale jest to istotne. Oczywiście o wiele bardziej nam zależy na tym, żeby człowiek żył z sensem, czyli zrealizował to, po co został wykreowany, stworzony. Jestem, tak jak mówiłem, już konstruktorem, więc dla mnie Jezus, Bóg, jako kreator, to ja go rozumiem jak tego, który wie, do czego co się nadaje. Tak? Wie, do czego to służy. I tak samo Bóg wie, do czego ty służysz. Bóg wie, do czego każdy człowiek służy. Do czego on się nadaje. Młody człowiek, starszy człowiek może robić sobie testy psycho i tak dalej, psychologiczne. I jedynie po tych testach sprawdzi, jaką ma do tej pory pojemność, jaki do tej pory ma potencjał. Ale w ten sposób nie sprawdzi, jaki może mieć potencjał, jaki Bóg mu może dać. I tak naprawdę to jest o wiele ważniejsze. Dlaczego my się nazywamy Kościołem Miłości i Mocy Jezusa? Bo miłość znaczy więcej niż moc. To, że ktoś zostanie uzdrowiony, czy właściwie został uzdrowiony przez Jezusa, dlatego że tak jak mówię, on już zapłacił wszystkie rzeczy, wszystkie grzechy za każdego człowieka. Dlatego mówimy, weź swoje uzdrowienie, bo Jezus ci to kupił. Jezus ci to kupił. Kiedyś jeden człowiek płynął statkiem. Kupił sobie bilet za ostatnie pieniądze i wziął trochę sera, jechał i płynął do Ameryki. Przez miesiąc. To był człowiek, który był wierzący i zostawił tą historię, autentyczna historia. Przepłynął na drugą stronę i podchodzi do niego kelner.
przez ten cały czas, kiedy był na tym statku, to jadł ten swój ser i przychodził tylko popatrzeć, jak ludzie po prostu, ci bogatsi, jedzą tam w restauracji. I mówi do tego kelnera, ten kelner do niego mówi, wie pan co, ja tak się na pana obrażam, mówi, pan przez ten miesiąc, mówi, ani razu nie szedł, nie zetresował, no, pan pościł, czy co pan robił? On mówi, nie, ja po prostu jestem biedny i nie stać mnie na to było. To co, pan nie miał biletu? On mówi, miałem. On mówi, jedzenie było w cenie biletu. Jedzenie było w cenie biletu. Uzdrowienie jest w cenie biletu, jaki Jezus kupił ci do nieba. No, to będzie piękne zdanie na koniec. Jeszcze podzielmy się, gdzie was znaleźć, jak się do was zgłosić, jak ktoś by chciał więcej. Kierunekjezus.pl kierunekjezus.pl, tam najłatwiej nas znaleźć. W tej chwili spotykamy się koło akademików na Armii Krajowej, czyli Wyższej Szkole Bankowości Zarządzania Armii Krajowej 4, tam można nas znaleźć. Spotykamy się głównie nie w niedzielę, w piątki ostatnim miesiącu, w piątki zawsze mamy modlitwę o chorych, przychodzą ludzie z różnego rodzaju problemami. Też świadectwa można znaleźć, jak byli uzdrawiani, czy tam ktoś ze złamaną nogą, czy ze zwichniętym biodrem, czy z depresją. Byli uzdrawiani właśnie na tych spotkaniach piątkowych. Zapraszamy oczywiście przede wszystkim takich ludzi, którzy chcą czegoś więcej z Bogiem. Chcą czegoś więcej z Bogiem. Nie zależy mi nam na wszystkich. Zależy nam na tych, którzy chcą czegoś więcej z Bogiem. I za tę intensywną rozmowę bardzo dziękuję. To był pastor Wojciech Orzeł. Dziękuję bardzo. Kościół Miłości i Mocy Jezusa. Mówiła do was Agnieszka Tobiasiewicz, a realizował mnie Jędrek Motyka razem z Miłoszem Derszko.